Heja wszystkim, z tej strony Ventor i kurde, Niko, nie drap się po głowie tym cholernym pistoletem. Kurde, ale tutaj masz nieogarnięte te dostosowanie za pomocą broni. Jeszcze takie spinanie, bo Niko, sam dopiero początek, a już pierkolisz. O, jeszcze deszcz. Więc cóż, kontynuujemy rozgrywkę z GTA 4. Ukatrupiliśmy ostatnio, jakby ktoś nie wiedział, ktoś tutaj wbija po raz pierwszy. Ukatrupiliśmy wcześniej Faustina. Dimitri nas do tego zmusił i tak dalej. Co ty chcesz? Cicho bądź. No, Dimitri nas do tego zmusił, takie tam, blululu, surututu. I tam coś pogadał z nim ten cały Dimitri, z jakimś tam większym szychą i tak dalej, zatem... Okej, okay. On jeszcze dzwoni do nas. Zatem dowiemy się. Dimitri, you got my money? I have it! Meet me at the warehouse on Mahanet in downtown Broker. Kasa? Jaka kasa? Czy ja coś zgubiłem? Chwila. Save'y są z którego? 10.28, więc... Tak! Skąd się kasa wzięła? Kurde, teraz pytanie. Skąd info o kasie i tak dalej? Nagle... Dostaję info. O, Jacob. Alright, my brother. Me and them Russian and seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Odebrać nagrodę za co? Ja się pytam. Za to, że ukatrupiliśmy tego Faustina? A może zabraliśmy mu te, kurde, odszkodowanie albo... Jak to się nazywa? Kurde. Zapomniałem, jak to się nazywa, że płaci się ileś tam pieniążków na swoje życie. Kurde. Okej, okay, nieważne. Zobaczmy sobie jakieś ciuchy. Jedna osoba pisała mi w komentarzach, chyba zmienił wreszcie te ciuchy, ale kurde. Gdzie ja ich zmienię, jak tutaj żadnych ciuchlandów nie ma? Póki co. Jest jedynie ten cały ciuchland, rosyjska edycja. Nie jestem w innych częściach miasta, abym kupował jakieś lepsze ciuchy. Chociaż nie wydaje mi się, aby w tej części miasta byłyby jeszcze jakieś ciuchy. Bądźmy szczerzy, więcej ciuchów nie będzie. Ale okej, okay, czapki się pozbędę, nie będę madafaka Rosjanem. Więc cóż, na standardowo, na domyślnego. Idziemy sobie. Gdzie my to mamy iść? Okej, okay, do Jacoba wpierw. Dobra, za to musimy pożyczyć auto. Miałem gdzie... Nie... What? Kurde, ty... I co ty chcesz robić jeszcze? Chcesz mnie uderzyć? Wow, zcinia ciało, głowę masz, ziomek. Kurde, ale to dziwnie było. Okej, okay, odwrócę się do ciebie. Co ty chcesz ode mnie? Aha, okej. Okay. A, dostałeś skopa mojego. Za niedługo wybuchniesz. Okej, okay, taksówkę weźmy. I to chyba będzie pierwszy raz, kiedy taksówkę wezmę. Okej, okay, zatem wciskamy enterki. Wciskamy raz jeszcze enter i za dodatkową płatę, pstryk, szybciej dojeżdżamy. A, to już tutaj dobijamy. Okej, okay, zatem do Jacoba się mam niby tutaj nie spotykać. Okej, okay, trochę w dziwnym miejscu nas tutaj taksówka wysadziła, bo jak dobrze pamiętam. A w sumie nie jest aż tak źle. O, siema. Nic tam nie ma, póki co. Okej, okay, wbijamy. Zdeka ze złej strony, ale dobra. Hey, Nico. Glad you could make it. Yeah. What are you doing? You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. Jakiś macu? You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Oh. Hello, Mr. Bulgarin. Ross, where is our money? I don't know. In your ass. Ha ha ha. We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened, I nearly drowned. Huh. My heart was bleeding. I did my best, I didn't fuck up! Uberiwa! Jakie wy złe ludzie są!
Okej, zatem nasz Jacob jeszcze tutaj wpierkala się. Okej, pozbądź się ludzi Bulgarina. Dobra, mamy sobie nowych przeciwników tutaj skombinować. Którzy będą nas tutaj wnerwiać przez praktycznie całą grę. Później. O, dzięki za rączkę. Ty jesteś taki niecelny, strzela na ślepo jeszcze. O, wstałeś, pięknie. Okej, you gonna die, o, wow, wow, wow. Okej, zrobił się chaos. Mam mało ammo do Uzi. Strzelanie tutaj nie jest takie jak GTA SA. Więc to nie jest za szybkie. Musi zrobić animację. Kurde, sorry. Bekło mi się. O, rety. Ale to po Coli, której ostatnio trochę zażyłem. Nie Koki, tylko Coli. Kurde. Żeby nie pojawiły się komentarze, że przejęzyczyłem się i tak dalej. Mimo faktu, że tego nie zrobiłem. Kurde, co to za ruski akcent był? You gonna die! Zatem więcej was jest. Jakie popierdółki, posrane kiji, niziółki, o kurde. Dobra, za dużo was jest tutaj, masz kierunku. Oberwiecie w dupę trąku. Stwierdzam, że kurde apteczka. Za mało amunicji w teczkach. O, a oni skąd się nagle wzięli? Nie ma nawet pojęcia o tym. Ale stwierdzam, że muszę spierkalać. I wszystko straciłem w drobny mak. Gdzie mój pancerz? Był tu gdzieś. Prawie zginę. Ktoś mnie uderzył. Dedłem. Niech to. Kurde, ale rymowanka wyszła. Rymowanka wyszła. No, przyznajcie się. A, co? Mówicie, że nie fajne? Okej, policzymy się z... Oto. Kurde. Nie będzie karaoke party na live'ach. Jeśli ci, którzy byli na live'ach, wiedzą... Wiedzą na pewno, co to... Ej, co ja tu robię? What the fuck are you... I... Ej! Co ja tu robię? Ja się pytam. Okej, muszę... Okej, najpierw on musi do mnie zadzwonić, ja odbieram i okej, idziemy. Ale nie mógł mnie wysadzić obok tego całego miejsca, gdzie się spotkam, a nie, kurde, obok kuzynka. Dobra, teraz muszę tam na skróty iść i... O, żyję. Nie straciłem żadnego HP. No, w niektórych momentach to całe możliwo, ta cała możliwość powtarzania z pomocą telefonu misji jest, no. Nie zapisuje się to dobrze. Mogłoby się zapisać w momencie, kiedy już tam ukatrupiłem ich i oni już tam spierkolili. Ale nie, od nowa. Ale oczywiście czasami zdarzą się misje, w których będą save pointy. Jakby się chciało powtarzać. Okej, to było. Okej, armorek na szczęście jest obok. A ja zapomniałem o nim na amen. Kill. Headshot. Nagle mam więcej amunicji do Uzi. Mimo faktu, że nie wczytywałem w ogóle gry. Okej, pistolet jest tutaj jednak najlepszym rozwiązaniem. One shot, one kill. Okej. No, prawie one shot, one kill. O, Uzi, jeszcze więcej. Okej, zatem startujmy z masakrowaniem. O, gdybym tam rzucił granat. Ej, nie skacz mi, cholera jasna, Niko. No, geniusz Niko. Skacze, kiedy do niego strzelają. No kurde. Jakbym rzucił tam granat tam, gdzie jest ten karton drewniany. Ciekawe, czy pierdykłoby w przeciwnika. Znaczy, no, tych całych Bulgarina i Dimitriego. To byłoby very nice. Okej. O, tutaj jesteś. O, fajnie, że się dowiedziałem. Okej, zabiłem odpowiednią ilość osób i oni postanowili spierkolić. Okej, policaje. Dobra, armorkę trochę straciłem, apteczki nie potrzebuję. Tutaj ktoś strzela na ślepo, ale nie trafia. O, na dachu ktoś jest. Na górze. Jakie cwane. Okej, policja. Berwie w nogę, Zostałeś w stopę. Wpięte. Achillesową. Teraz sobie już nie pożyjesz wiecznie. Oh yeah, o tak. O, widzieliście, jak się chwiał? To przez to, że trafiłem go w piętę achillesową. A dobra, chwila, czekajcie. Radio w oscyle jednak nie jest dobrym pomysłem. Ja chcę mieć radio. Okej. Dobra, jedźmy sobie. No, już rozwalili. Fucking
think about it now. I need to shake these fucking pigs. Tak, oczywiście, daję ci pojarać. Nawet nieraz sobie zbijesz szybę, żebyś więcej dymu wywalił poza okno. To niestety przez tych ruskich. O, prostytutka, co ona tu robi? Kurde, myślałem, że... Widzisz, kobieto, dałem ci szybszą drogę, teraz musisz wstać. Jakimś sposobem, nie mam pojęcia jakim. Okej, no wyjeżdżaj stąd. Policja jest za mną. Okej, już się nie pojawi, na szczęście. O kurde, jednak jest. Nagle znikąd pojawia się kolejny radiowóz. O, w ogóle jestem w dosyć ciekawym miejscu. Patrzcie na to, magiczna huśtawka. Dobra, nie wjadę do niej. Póki co, dobra. Okej, już zaczynę jarać. Spoko. Zaraz będzie ciuchcia. No tak myślę. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. One quokka filled basket. See? We find a way to... No, to było upierdliwe, przyznam się sam. Take the rest of them out. Just keep it. I'm gonna speak to barman. Hey, policja, co ty tu robisz? Hey, my nie jesteśmy żadnymi złymi gośćmi. One love, my brother. Ale okej. On się zastanawia, kurde. Kurde, dlaczego ja jestem jedynym białym tutaj? O takie dziwne ręce, tak spuszczę. On lubi bić cywilów, jaki ham. No i w ogóle, kurde, tutaj to chyba jedyne miejsce, gdzie właśnie takich kolesi mogę znaleźć, takich Jamajczyków. O takich ciuchach. To ci ciekawe. Bliźniacy, ale bywa. Dobra, teraz kierujemy się do tego miejsca, o które mi chodziło. Co tu robi B? Ha, co to je? Brucey? Okej. Ale ja chcę huśtawkę. Dobra. Nie, dobra, dobra. No jasne. Co mnie tam obchodzi, ty? Okej, zapewne Roman. Roman, no. Jest uwięziony pewnie w jakimś zadupiu, tam pierkoli głupoty. Kurde, banda pedałów. Oj. Okej, pierkolnie? Wiedziałem, że tego nie wiedziałem, że jestem tutaj. Jakie... O, autko to sobie tam poleciało. Wychodzi na to, że to było za słabe auto, albo po prostu ze złej strony. Pierkolnąłem. Okej, cierpienia Romana. Dobra, mogę odpalić. I gdzie mnie to przeniesie? O, aż tutaj. O, widzicie? Nie traciłem dużo czasu. Kurde. Wystarczyło zginąć, powtórzyć to i jestem szybciej niż powinienem być zwyczajnie. Roman, where are you? In here! I'm stuck! Let me out! Shit, man! Och, ty pechowy człowieku. What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone, what happened? We've got a big problem. Dmitry was not a man of his word. So we're dead? More or less. Everything was fine before yes, you. Yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. It's Vinny. Nibit. What's done is done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes. The guy in Europe who lives by the Adriatic. Yeah, he's here now. Great. No to słodko. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. No właśnie, mieszkanie. Kurde, ciekawe, co z naszym mieszkaniem zrobili. Dobra, weźmy te rzeczy. Tylko mógłbyś zamknąć bagażnik. A w sumie to auto. Kurde, nieskończoną ilość ich masz, więc co mi tam.
O, i teraz pora na czas. O, darmowy transport, darmowy transport za 0 dolców. Możemy was wsadzić do bagażnika, nawet ładnie otwarte jest. I jak wsadzimy was do bagażnika, to nie wiadomo co się stanie. Albo pojazd wybuchnie, utonie, zginie, przepadnie, ukradnie go jakiś Rosjanin, a później użyje go przeciwko nam. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Town. It's a place to... Tak, ale chyba zapomniałeś o jednym. To co lubisz. Many titties! Kurde, o cyckach zapomniał. You're like my Mallory. In the dream, Mallory and me are married. Everything is perfect. This could be the start. Okay. Fresh beginning. All I know... No ale dobra. No i rozpierkolili mieszkanie. A ten koleś sobie, kurde. Po prostu ogląda sobie telefon. A nad nim płomień. Płomienie pali się i tak dalej. Kurde. Niektórzy mają tutaj naprawdę pipierkolone. O, siema. Jesus, it's on fire. Fuck. I've got nothing left. Not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry. Nie, tam samochód masz, który za niedługo może wybuchnąć. You still have her. And you, for all the good you've done me. Ale bagażnik jeszcze się nie zamyka. Kurde, co za bajer. Do you know how long it took me to get set up here? Don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally I bought a cab, and then another. Then I got the deposit. Oh, oh. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. Nie pierdol tyle, Roman. Kurde. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Ale bagażnik jeszcze się trzyma. Znaczy klapa od bagażnika. Except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait, I don't want to talk about back home. Ooh. To już takie straszne czasy były wtedy. Kurde, Niko ma, znaczy Roman, no. O, wspomnienia stare. Kurde, co tam się działo? Mydło? Albo jeszcze gorsze rzeczy? Bawiłeś się w męskie słoneczko? Niko's wearing this new cologne. Yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? No właśnie, Michelle. Co z nią? Ja tam nic nie wiem nawet. Spotkałem się z nią tylko raz i tyle. It was just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you. You still have Mallory. But I wanted... O, i po bagażniku, wreszcie. Po tylu minutach bagażnik pstryk. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. Nie, tam wykorzystasz go. Ok, zatem mamy nowe mieszkanko. A, dobrze wiedzieć. Ok, nie wygląda to za dobrze, ale jest łóżko dla dwóch osób. Wcześniej też było w sumie. Not so bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit and we're going to be killed and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist.
On ma huśtawki nastrojów, Niko! Huśtawki nastrojów, po prostu. Thank God you're okay. Mwah. Mwah. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Niko. I know a bunch of people who might be able to help out. Why no, dobrze wiedzieć. Ośrodek kultury. Coś jak u nas. Nie, to spoko. Mwah. And have a shower. You smell a little, mature. No właśnie, zajmij się tym, Roman. Bo ty tutaj nie za często mieszkasz. Przecież kto wie, kiedy nas nie ma, to może on jest. Aż się muszę napić. Coli. O, nie przebiłeś mu piątki. Ty zły Niko. Albo on był po prostu... Watch out, we have badass here. Ale przynajmniej mamy kciuka w górę u Romana. No jest taka niefortunna melodyjka. Dobra. Ale zobaczmy, czy nasz bankomat działa. Wyenterujmy go, albo wyeujmy go. Nie, mamy pieniążki, dobra, przeżyjemy. Za taką kasę można wynająć sobie nawet porządny lokal. Mieszkanko. No ale cóż, to jest przynajmniej za darmo. O, jeszcze mamy no nową możliwość wykonania misji. Znaczy, kurde, jak co ja pierkolę, głupoty jakieś. Nową misję, nowego tego, dawcę misji. Jakiś M. M. Kurde, to nie to. Tak, widzieliście teraz fakt. Ci, którzy dokładniejsi są, albo ci, którzy są większymi tutaj wiadaczami, tak samo jak praktycznie ja w GTA 4, to pewnie wiedzą, że po wciśnięciu tab no, możliwość save'owania jest. Ale kiedy coś się wgra? Nie będę zdradzać, co to dokładnie jest, ale powinni ci starzy wyjadacze jak ja wiedzieć. Kurde, chyba spierkoliłem jeszcze ten. Kurde, ten cały feeling. I ogólnie... Co ja kurde chciałem zrobić? Chciałem pokazać, zobaczyć jaka to nazwa. Tu nagle się okazuje, że... Wpadam, patrzę jaka nazwa. Okej, okay, daję escape znowu. Ale znowu daję escape, aby ustawić sobie GPS-a. The fuck is wrong with me? Za mało coli. Albo nawdychałem się tlenu. Najarałem się tlenem, Boże. O, dotarłem do celu. Zatem to ten cały uliczny ośrodek kultury. No, spoko. Dzieci się tu mogą bawić i tak dalej. Wow, jakie motherfucka klasy dla osób z dwoma nogami. Nie tylko z dwoma nogami. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught them with these moves. No. But we want to make sure that we see them. No, ale okej, gdzie dzieci? Just film it, man. Okay, well, just keep looking at me, but stand over there, okay? You've been here? Yes, 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 yes. Very cool. Good. Okay, yeah, go. Beautiful, beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this Five, way. Five, yeah. six, looking at seven, me. And eight. Good, good, good. Right over here. Let me see you work. This way. Yes, good, okay. good. Perfect, cool, cool, cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay, so here we okay. go. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Niko. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Niko. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. No. I love his optimism. So, Niko, this is Manny. We grew up together. Hey, yeah, yeah, yeah. What's up, man? Streets, man. All right, this is all the right. guy I told you about who beat up all those thugs and broke us. Yeah, great. Listen, Melody, would you give us a little space, please? All right, all right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs, you know what I'm saying? Wielu by stwierdziło, że Niko ukrywa swoją facjetę tylko z tej racji, że się wstydzi, ale coś mi się wydaje, że przecież ten cały materiał przejdzie w sieć. To mogą się o nim dowiedzieć i tak dalej. Ale niestety... O! Very nice. Okej. Okay.
Przez ten cały chaos nie powiedziałem składnie, o co mi chodziło. Fuck. Dobra, wracając znowu. Ustalmy takie coś. Niko jest tutaj poszukiwany. Ten całe nagranie mogłoby przejść do internetu i do całego świata. Do całego miasta. Rosjanie by mogli się dowiedzieć, gdzie dokładnie jest Niko. I byłoby rozpierkol. Okej. Chyba powiedziałem prawidłowo. Alright, okay, well listen, look, here's what we're gonna do. We're gonna get all these dealers up the streets and we're gonna kick their ass and they're gonna know it was me. No i po kamerze. Ale co tam mam? Dużo pieniążków. Spokojnie. Okej. Dobra, znajdź jakiś pojazd. Ty nie masz żadnego pojazdu. Okej, ty jesteś naprawdę jakimś tam... O, mój pojazd. Okej, chcesz do bagażnika czy... Dobra. Jeszcze proponowałem silnik, ale... Okej, chyba nie działałoby się jako maszyna. Fizyczna. Niestety. Okej, okay, jedź z mnie do miejscówki dealera. Dobra. A, to chyba kolejna faza, gdzie będziemy śledzić kogoś. Okej, jest ciutkę przed nami. On się nie skapnie, że my będziemy go śledzić. No, będąc w aktualnej pozycji. Spoko. Dobra, jak już mówiłem, kolejne śledzenie. Okej, odległość powinna nie przekraczać, no. Dokładnie jak Niko powiedział. Że między nami powinny być jeszcze dwa samochody. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you, anyway? I didn't know you and Mallory was that close. Shit, man. Manny's close to everyone who grew up on the streets of South Bohem, man. They're my people, alright? Sure. O, auto. Fajnie. O, i zderzyło się z tym. Jaki pe. O, sabre uszkodzone. Dobra, jedź. Zardzewiały samochodzie. O, teraz będę miał ładne ustawienie. No chyba... Oj, tam dwa auto nas dzielą. Jeden taki... Nie powiem jaki. Okej, wychodzi na to, że ten... Cały nasz dealer będzie jechał prosto. Albo skręci. Ej. Trochę oszukał to, bo według prawa on powinien po prawym pasie jechać. Mimo faktu, że tam nie było tych samych naklejek pomalowanych na drodze, ale tak powinno być. Okej, dobra, dostaję już ten wykroczenie. Za dealowanie narkotykami, jeszcze za, kurde, łamanie prawa jazdy prawidłowej. I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series off the back of mine, you know? Niko, Bellic, Street Justice, bro. Not really my scene. Tak, wtedy by się dowiedzieli o tym wszyscy z mafii. Każda mafia rosyjska i takie tam. By się... no, porobiło. Cholernie. Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, kid, for these streets. Naprawdę? Dobra, zatem jeszcze go tutaj śledzimy, tego wypierdka, ale coś mi się wydaje, że on będzie za niedługo kończył tą całą jazdę. O, nawet nie zwrócił uwagi. A, w sumie chyba był zielony, więc... Dobra. Okej, będzie musiał skręcić w prawo. Prawo. Bo tutaj będzie się zatrzymywać, więc... Kurde, nie mógł wcześniej skręcić. Taki mądry człowiek. Łe. Wow, jaki madafaka. Oponę sobie spierkoliłby. Praktycznie. Albo okej, ma wypierkolone na... No. Na światło i tak dalej. No. Okej, fajnie. Cieszy to. No i okej, na szczęście już niedaleko się będzie zatrzymywać. Jak wspomniałem, o właśnie tutaj. Pyk. No, o, ładnie zaparkowany nawet. Dobra.
Dopiero co wbiłem do tych okolic, ale okej, już rozwalam coś tutaj i tak dalej. Hey, the message is what's important, man. It don't matter who gives it. I for one ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. O ty złodzieju. A w sumie to Romana. Samochód. Okej. Może mu nie mówmy, że już wszystko stracił. Nawet samochód. Okej, dealer wszedł do magazynu. Thanks for info. Okej, ładnie. Kurde, klamkę rozwaliłem. I nic nie ma. O, wbiję tutaj, mam apteczkę i... Apteczkę! Myślałem, że jakiś shotgun będzie. Okej. Hej, po co wbijałeś na górę? Boże, jaki moron. Jakie to głupie. Ej. Trafiłem go prosto w mordę i... A, dobra, nie żyje. Bo się obawiałem, że... Kurde, był tam jeden pasek HP. O! Taki metafor glitcher. A on dalej się ruszy, czy mi się wydaje? O, woda leci z kartonów. Ładne, ładne. A, bo to sprang przecież jest, but of course. I to pewnie edycja narkotykowa. O, wy wredne. Na szczęście miałem jeszcze dwa ammo w magazynku, ale okej, weźmy pistolet. Jakie cwane dziecko, shotgunem nawet nie umie się bawić. Okej. Opuśćmy magazyn, ale poładujmy sobie tutaj i jeszcze coś zjedzmy. Okej, albo wypijmy. Wypijmy jednego spranka i pstryk. Mamy full HP. I nawet ta apteczka nie była potrzebna zbytnio. Okej, amunicja. Tam był pistolet, wiem, ale nie chce mi się go brać, bo za dużo do pistoletu mam. Oj, kamera działa. Jak ładnie. Could you walk out of there just one more time? We need to get the shot just right. Oh, yeah. Yeah, that's a good idea. I can put my foot through your face if you like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, easy, Nico. Hey, did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah. Let's but go. Of course. Huh? Yeah, right here. Wait, where are you going? More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. Dobra, weszli sobie. Okej. Okay. Nie rozumiem ich fetyszy, ale okej. Okay. Dobra, mam kontakty z Mannym. O ty wredna kobieto! Ona chciała pociąć nam jajka. O, oberwała w nogę. Okej, okay, już. Już sobie nie potnie niczego. No. Widzisz, kobieto? Jeszcze ciebie tutaj potransportuję. To do mnie strzelał. No, fuck. Kurde, jakieś murzynki. Czarne dzieci i tak dalej. Okej, wykonamy kolejną misję od Maniego. Jacob? Potary Doom. Okej, Dimitri. Daje nam rady takie tam. Miły człowiek. Ale walizka została. O, pieniążki. Szkoda, że taka walizka nie może się liczyć jako kasa, bo tam na pewno byłoby coś. O, kurde, jaka oferma. Albo to ona? Nie, to on. Okej, animacja mu się zwiesiła. Dobra, zostawmy go w spokoju. O, tutaj jakaś sprzątaczka. Jacob. W takim pięknym momencie zaczął dzwonić. Za daleko jestem, sorry, ale... Może następnym razem, sorry. Wykonamy jeszcze dzisiaj jedną misję. Dzisiaj są sesje i tak dalej. No i jakiś nowy koleś. All I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man, word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks.
Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man. I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man. I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, homeboy. I need you to do me a favor, man. Listen, man. I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. No, kodeksy jakieś tam, jakieś regulaminy. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Ale okej, wykonamy to sobie. Okej, udajmy się do Windmill Street. Naszą bananą. Okej, rezygnację jeszcze zmieńmy. Dobra. Nie, chyba pamiętam, co to będzie. Oni będą w garażu i my ich po prostu rozpierkolmy. O, pięknie, policja jeszcze obok. This is a fucking good idea. Okej, jeszcze spierkolili autem. Dupala, tutaj nikt nie żyje, tylko ten tutaj niefartowny. Kurde, policjo, ja to robię dla dobra ludu. Tej części miasta. Mam kurde pozwolenie od pana policjanta. A nie tutaj pan policjant, ten tutaj. Kurde, on nie został poinformowany, oni go powinni zwolnić. Nie wiedzą, dlaczego oni, kurde, się robią. No i fajna bryka przy okazji. Ale szkoda, że ona zostanie tylko rozwalona. O! Żyje. Nie, zawsze. Okej. Misja wykonana w miarę krótka, w miarę prosta. Po prostu ich ukatrupić, no tylko policja tutaj będzie upierdliwa. Ale to zniknie, jak zrobię save'a. Ale okej, money. Najpierw. Of your street problem. Now help me out with my financial one. Yeah, it's all business with you, kid. But that's okay. Money's what makes these streets sing, man. I'll call you when I get more work. Stay safe. Stay real. No, ale rzeczywiście. Okej, zatem. Póki co od Maniego nie możemy wykonać misji? I coś mi się wydaje, że będzie jeszcze ich kilka albo i nie. Ale okej. Idziemy save'ować i ja na dzisiaj kończę nagrywanie. No. Może to nie było jakieś wyjątkowo długie. Ale cóż, mamy wieczór. Godzinę 20. Pół do 9. Wieczór. Cóż, jakoś tak szczerze nie mam. No. Dłużej siły, by to wszystko zrobić. Zatem trzymajcie się, do zobaczyska i zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć. O, Mallory. I was tired of him as soon as I saw him. No i spierkolili mi koniec. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. No. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. Aż takie stafy. To miło, miło, bardzo miło. Zatem okej, trzymajcie się, do zobaczyska i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.